Dobry wieczór Państwu. Witamy na kolejnym spotkaniu, na kolejnym webinarium organizowanym przez Ośrodek Szkolenia Lotniczego w Zielonej Górze pod roboczym tytułem Bezpieczeństwo wykonywania lotów zimowych. Jeszcze na etapie planowania tego spotkania okazało się, że ilość tematów na pewno przekroczy i wykroczy poza ramy tego wyłącznie tematu, więc stwierdziliśmy wspólnie, że poświęcimy troszkę więcej czasu na ogólne zasady bezpieczeństwa wykonywania lotów w operacjach lotniczych. Więc prosimy o wyrozumiałość. Tematyka będzie bardzo szeroka, ale jak głosi hasło safety always, musimy się troszkę temu pochylić, a zimowa pora po prostu sprzyja. Moim gościem jest pilot, instruktor Jacek Bogatko, członek Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych, ekspert do spraw bezpieczeństwa lotniczego. Ja nazywam się Jędrzej Wilar, jestem instruktorem szkolenia w Ośrodku Szkolenia Lotniczego w Zielonej Górze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No co, powoli będziemy zaczynać. Chciałem troszeczkę opowiedzieć generalnie o bezpieczeństwie w lotach. Nie tylko zimą, generalnie w okresie tym jesienno-zimowym i wiosennym, kiedy no, są dosyć specyficzne warunki. W związku z czym trzeba się na to wszystko troszeczkę przygotować. Pierwsze, pokazuję Wam obrazek Petera Boscha. Dlaczego pokazuję? To jest obraz pod tytułem Upadek Ikara. Nie wiem, czy znacie ten obraz, czy nie. I powiem Wam, że bardzo często na miejscu wypadków, zdarzeń spotykam się właśnie z taką sytuacją, jaka jest przedstawiona na tym obrazie. To znaczy, gdzieś tam jest tragedia, a obok życie po prostu normalnie się toczy, nikt na to nie zwraca uwagi. Nawet często ludzie obok nie wiedzą, że coś takiego się zdarzyło. I to jest taka refleksja, która może się nasuwać, patrząc na ten obraz. I tak rzeczywiście w naturze to niestety wygląda czasami. Na początek chciałem powiedzieć troszkę o statystykach. To jest może nudne, ale warto przytoczyć. Jak komisja powstawała w 2003 roku, zdarzeń było troszkę ponad 200. Za ubiegły rok, pomimo pandemii, było ponad 5 tysięcy zdarzeń. W tym roku, jak dobrze pamiętam, jesteśmy około 5800 zdarzeń, czyli widać, że świadomość troszeczkę rośnie odnośnie bezpieczeństwa i zgłaszania zdarzeń. Czyli panie Jacku, to nie jest tak, że jest coraz niebezpieczniej? Nie, chociaż ten rok muszę powiedzieć, że dosyć mocno obfituje w wypadki śmiertelne, bo z tego co pamiętam, chyba 13 było w tym roku i no jest to w porównaniu do poprzednich lat jednak troszeczkę więcej. Nie wiem, czy świadczy to o tym, że po pandemii ludzie jakoś bardziej potrzebują odreagować i niekoniecznie jakby się pilnują, ale tak rzeczywiście, czy ogólna sytuacja taka dosyć nerwowa ma na to też wpływ, że tak się dzieje, ale rzeczywiście ten rok jest takim troszeczkę słaby pod tym względem. Jeżeli chodzi o zapobieganie wypadkom lotniczym, chciałem tutaj pokazać ten slajd. Są to działania polegające na wykrywaniu, analizowaniu i eliminowaniu lub unikaniu czynników zagrożenia. I to jest taka ogólna definicja. Jeżeli widzimy, że coś idzie nie w tą stronę i z analizy różnych zdarzeń to wynika, to próbujemy to poprawić, a w każdym razie spowodować, żeby zagrożenia były na poziomie akceptowalnym, takim, który jest po tej jak gdyby dobrej stronie. Zapobieganie wypadkom jest skuteczne tylko wtedy, kiedy badamy prawdziwe skutki czy działania związane z profilaktyką, tak, nasze są, znaczy generalnie chodzi mi o to, że jeżeli pilot opowiada bzdury na temat wypadku, a my to będziemy badać, to nie badamy tego, co się zdarzyło, tylko badamy coś, co jest wyimaginowane, czyli z punktu widzenia bezpieczeństwa nie ma to najmniejszego znaczenia. Czyli jeżeli zgłaszamy coś, jeżeli opisujemy jakieś zdarzenie, to staramy się powiedzieć tak, jak to rzeczywiście wyglądało. Jeżeli chodzi o komisję, telefon alarmowy 500-233-233. Jest to telefon, który jest czynny całą dobę i jest to telefon do osoby, która, czy do naszego szefa, czyli przewodniczącego komisji lub któregoś z jego zastępców. Jeżeli on dostanie zgłoszenie na ten telefon wysyłamy zgłoszenia. Jeżeli dostanie zgłoszenie, wtedy wysyła
czy ekipę, czy jedną, czy zespół badawczy wysyła na miejsce zdarzenia. I tam jest podejmowana decyzja, kto jedzie, czy tylko piloci, czy strona lotnicza, czy pilotażowa, czy strona techniczna, bo w całej komisji podzieleni jesteśmy na dwie grupy. Grupa pilotażowa, w której między innymi ja jestem, i grupa techniczna, która zajmuje się techniką i w przypadku wypadków technicznych zazwyczaj jest dołączona jakaś osoba z tej grupy. A kto dzwoni na ten numer telefonu? Czy to dzwonią uczestnicy zdarzenia, świadkowie? Świadkowie, uczestnicy, każdy, kto jest świadkiem zdarzenia, właściwie ma obowiązek według prawa lotniczego, aby zadzwonić i poinformować o takim zdarzeniu. I staramy się w miarę możliwości jak najszybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia. Oczywiście to nie zawsze się udaje, bo są sytuacje takie, kiedy jak gdyby ten wyjazd nie jest wymagany od razu, bo jest to na przykład incydent, więc pewne rzeczy mogą poczekać do rana, natomiast w wypadkach śmiertelnych staramy się dojechać w miarę jak najszybciej, żeby zabezpieczyć miejsce zdarzenia i podjąć te pierwsze czynności związane z badaniem zdarzenia. Pamiętam, że wielokrotnie zdarzyło się tak, że jechaliście od jednego zdarzenia do drugiego. Do drugiego, tak się też zdarza niestety. Jeszcze w sezonie. Tak, że niestety tak czasami bywa, że gęsto są takie dni czy okresy czasu, że tych zdarzeń jest więcej i wtedy jakby nie mamy do końca możliwości odpocząć. Po zgłoszeniu telefonicznym generalnie jest 72 godziny na to, żeby zrobić zgłoszenie do CBZ-u, czyli do Centralnej Bazy Zgłoszeń. I tam w tej centralnej bazie zgłoszeń, tak jak tam macie przedstawione na slajdzie, więc o tym nie będę opowiadał, w centralnej bazie zgłoszeń na podstawie tego zgłoszenia nasz szef, czyli przewodniczący komisji, kwalifikuje zdarzenie, jaki to jest rodzaj zdarzenia i potem następuje badanie. Jest taka możliwość w tej chwili, którą coraz bardziej wykorzystujemy, że część zdarzeń, które nie są wypadkami, czy poważnymi incydentami, staramy się, żeby badały podmioty, ponieważ nam to znacznie ułatwia pracę, bo jak widzieliście, tych zdarzeń jest po prostu dużo i ponieważ w komisji jest 17 badaczy, przy czym tam dwie osoby są na etatach badaczy, natomiast nie są badaczami, tak to niestety jest, więc no po prostu pracy mamy dosyć dużo i czasami nie nadążamy, więc staramy się troszeczkę tej pracy też zrzucić na podmioty. Czyli podmioty, tutaj mamy na myśli organizacje, organizacje takie, tak, szkolenia, tak, czy tak, właściciele certyfikatów. Tak, to może przejedziemy szybciej. O, tak w skrócie powinna wyglądać metodyka badania. To jest chyba najważniejsze, tak żeby szybciej potoczyła się ta nasza prezentacja. Pamiętamy, że dokumentację na miejscu wypadku robimy od ogółu do szczegółu, czyli najpierw ogólne zdjęcie co 45 stopni, tak jak to macie do góry pokazane, no, znaczy to jest jakiś tam wycinek, i później przechodzimy do szczegółów, czyli do uszkodzeń, które możemy pokazać jak gdyby w szczegółowych zdjęciach i opisać. Warto jest zrobić notatki, zanim ruszymy w rak, czy zaczniemy coś przedstawiać, to dobrze jest to udokumentować na zdjęciu, żeby po prostu było wiadomo, że to były rzeczy, które zostały przedstawione. Całe badanie właściwie musi zawierać elementów, tak? Pierwszy to jest faktografia, czyli wszystko to, co żeśmy stwierdzili. Potem jest to wnioski, wyciągamy i we wnioskach, po wnioskach, to jest inaczej, może po kolei, to jest tak jak tutaj na tym rysunku na dole, natomiast sam raport powinien zawierać część faktograficzną, część z wnioskami, no i przyczyna zdarzenia i na końcu zalecenia ewentualnie, jeżeli takie są potrzebne. Natomiast w przypadku badania podmiotów to raczej te zalecenia będą się ograniczały do tego, co wy jako ośrodek czy jako prowadzący będziecie chcieli zmienić jak gdyby u siebie, nie? Bo to niekoniecznie muszą być zalecenia. Tak. Bo niekoniecznie, bo tu jest czasami tak, że mamy do czynienia z jakimś tam zdarzeniem i się okazuje, że społeczeństwo, czyli środowisko lotnicze pisze, no dlaczego nie dajecie zaleceń, żeby coś tam. No więc trudno jest dać zalecenie na przykład, żeby przestrzegać przepisów czy prawa lotniczego. No bo takie zalecenie nie ma najmniejszego sensu, bo jak gdyby powinniśmy przestrzegać tego prawa i przepisów, jak gdyby co wynika z praktyki, tak. Przegląd przedlotowy,
to jest, wydaje się, taka no, prozaiczna w sumie sytuacja, którą powinniśmy robić, natomiast z perspektywy czasu i lat, które tam spędziłem w lotnictwie, a jest już tych lat troszeczkę, to jest to chyba najważniejszy moment, kiedy przystępujemy do latania. Bo od tego zależy to, czy później możemy się czuć w powietrzu bezpiecznie, czy nie będziemy się czuli w powietrzu bezpiecznie. To jest po prostu tak. Jeżeli potem nie chcemy w powietrzu się zastanawiać, że coś tam nam z tyłu stuka, coś puka, coś nie do końca działa tak, jak byśmy chcieli, no to niestety, ale ten przegląd musimy wykonać dosyć dokładnie. Przed przystąpieniem do lotów taką ważną rzeczą jest zlewanie odstojów i spotkałem się, że najczęściej osoby prywatne nie robią tego i niestety to nie jest dobra praktyka, bo trzeba pamiętać o tym, że samolot, który stoi w hangarze, przy zmianach temperatur i tak dalej, mamy wilgoć w powietrzu, w związku z czym ta wilgoć nam się najnormalniej w świecie wykrapla w zbiornikach paliwa i ona gdzieś tam sobie spływa. Jeżeli nie spuścimy tych odstojów, to ta woda będzie się gdzieś zbierała. Ona się potem może dostać do układu paliwowego i spowodować nieregularną pracę silnika, a czasami nawet zatrzymanie się silnika, prawda? Dobrym zwyczajem, przepraszam, że przerwę, tak. W okresie zimowym jest właśnie tankowanie samolotów do pełna, żeby właśnie unikać tej kondensacji. Ale z kolei trzeba pamiętać też o tym, że jeżeli będą to paliwa samochodowe, one mają dodatki, biododatki, które powodują, że ta woda jest jak gdyby przyswajana do paliwa i w związku z czym to paliwo już nie ma takiej jakości, jaką ma w momencie, kiedy jest jak gdyby tankowane. I tutaj chciałem pokazać przykład takiego zdarzenia, gdzie pilot, to jest zdarzenie z Rzeszowa, gdzie pilot samolotu Tecnam wykonywał jakieś tam loty był chyba pilot nawet z licencją zawodową, wykonywał loty do strefy, później lot po kręgu, na szczęście wczesnym rankiem to było dla całej sytuacji, która się zdarzyła. Lecąc po kręgu, ponieważ przed nim leciał inny samolot, wydłużył troszeczkę, rozciągnął krąg, przełączył tam po trzecim, włączył podgrzew, wypuścił małe klapy, no, po prostu zrobił czynności do podejścia do lądowania, wyszedł na prostą, włączył reflektor i przełączył zbiornik paliwa, a po chwili silnik zaczął nierówno pracować i przestał pracować. W pierwszej chwili ten pilot chciał lądować w polu, natomiast ponieważ miał tam ze sobą pilota bezpieczeństwa, no to zadecydowali instruktora, zadecydowali, że wylądują na autostradzie, ponieważ był mały ruch, więc wylądowali na autostradzie. Skończyło się to wszystko dobrze, tak jak widać na dole. Natomiast po przyjeździe na miejsce zdarzenia, co się okazało? Po spuszczeniu paliwa z instalacji paliwowej, popatrzcie, tak jak tam widać z filtra, z gaźników, z komór gaźnikowych, paliwo spuszczone i ta biała maź na dole, to była woda po prostu. Czyli tej wody było w instalacji bardzo dużo. Jak do tego doszło? Samolot Tecnam ma taką fajną cechę, że ma bardzo fajnie umieszczone miejsce poboru paliwa ze zbiorników, bo ono jest w takiej łezce na dole, z której tam się zlewa odstoje. W związku z czym paliwo niezużywalne to jest chyba pół litra, jak dobrze pamiętam, czyli właściwie można ze zbiorników wyczerpać paliwo prawie do końca. Natomiast niestety zbiera się tam woda, brud i tak dalej. Jeżeli nie spuszczamy tych odstojów, to może nam się zdarzyć, że to wszystko przedostanie się do instalacji paliwowej i może spowodować zakłócenia w pracy silnika. I z tym mieliśmy tu do czynienia. Natomiast tutaj była jeszcze jedna sytuacja taka, która to tłumaczyła, co żeśmy stwierdzili w trakcie badania. Poprzedniego dnia przechodziła nad lotniskiem burza i oni nie zdążyli schować samolotu do hangaru. On został na zewnątrz. Po tej burzy, ponieważ wskaźnik paliwa, tam gdzie był zamontowany konierz, był dosyć mocno przegnity, woda tamtędy dostała się do prawego zbiornika. I w związku z tym, że startowali ze zbiornika z lewego i potem po przełączeniu zbiornika okazało się, że zassało to po prostu tą wodę i te zanieczyszczenia i to wszystko poszło na silnik i silnik się zatrzymał. Na szczęście skończyło się to remisowo, nikomu się żadna krzywda nie stała, no ale
Tu jeszcze taka jedna uwaga, bo jak pojechaliśmy na miejsce zdarzenia i zastanawialiśmy się, czy rozmawialiśmy tam z Hatekiem, dlaczego, czy mają miejsce, gdzie przetrzymują zlane odstoje i tak dalej, to on powiedział, że nie mają, bo mają zbiornik paliwa do tankowania z filtrem, który przechwytuje wodę i tak dalej. Separatorem wody. Tak, więc to, co mówiłem wcześniej, no właśnie, ta woda się pojawia niezależnie od tego, czy mamy taki filtr, czy nie ma. Po prostu odstoje trzeba zlewać, to jest taka zasada bezpieczeństwa ważna, którą czyli w tym przypadku ten odstój nie był? Nie był zlewany, prostu, tak. Nie przejść przekonanie o tym, że tak to paliwo jest czyste. Tak. Inny wypadek z Pszczyny, gdzie też przegląd przedlotowy nie przeprowadzony do końca tak, jak powinien być. Jedna z czynności, sprawdzenie, czy wolant jest odblokowany, czy drążek sterowy jest odblokowany. Pilot tego nie sprawdził, rozpoczął start. W połowie pasa się zorientował, że nie może ruszać wolantem. Chciał przerwać start, ale ponieważ to jest takie lądowisko, które ma tam chyba 400 czy 500 metrów długości, więc po prostu nie zdołał wyhamować przed końcem lądowiska, uderzył w płot i skończyło się to tak, jak widzicie tam na obrazku. Czy ten samolot ma blokadę w wolantu po stronie pasażera? Tak, po stronie pasażera, tam jak widać kółeczko czerwonym jest zaznaczone, pokazane i ona sobie tak była, jak przyjechaliśmy na miejsce zdarzenia, to tak po prostu była tam zatknięta. Tu przygotowanie do lotu. Chciałem pokazać ten film, bo my sobie opowiadamy czasami o pewnych czynnościach, ale jaki wpływ mogą mieć czynności. Tutaj pilot chciał pokręcić śmigłem, natomiast nie sprawdził, czy ma włączony kluczyk i skrowniki. I skończyło się to tak, jak zobaczycie za chwilę. No i tak jak widzieliście, no, kiedy byłem młodym człowiekiem, to podobne zdarzenie miało miejsce w Lesznie, gdzie wilga po lotnisku buszowała i skończyła na drzwiach hangaru, gdzie też pilot nie sprawdził iskrowników i poszedł przekręcić śmigłem, bo śmigło stanęło w martwym punkcie. I takie zdarzenie też widziałem chyba w 86 rok Mistrzostwa Polski rajdowo-nawigacyjne, gdzie samoloty stały w kolejce do tankowania. I pilot, załoga z Kielc, nie mogła uruchomić silnika. Nawigator wyszedł, zapytał, czy kontakt wyłączony. Pilot potwierdził. Jak przekręcił śmigłem, się okazało, że kontakt nie był wyłączony. I uderzenie śmigłem było tak duże, że wyleciał do góry jak kukiełka po prostu. Niestety skończyło się to tak, że parę miesięcy noga w szpitalu, otwarte złamanie podudzia. Na szczęście wrócił do latania, ale rzeczywiście trzeba o tym pamiętać, żeby przed pokręceniem śmigłem sprawdzić sobie, czy wszystko jest powyłączane. Jest to ważna rzecz. To rzecz, na którą wszystkich uczulamy, ale jak widać nawet... Ale jak się obejrzy, to lepiej się pamięta, prawda? Nawet nienaładowany rewolwer czasem potrafi wystrzelić. Tutaj też chciałem pokazać wam, czy króciutko omówić zdarzenia z kołowaniem Jakiem 12, który jest specyficznym samolotem. Ja nie wiem, czy wy Jaka macie jeszcze, czy Gawrona? Tak, oczywiście. No. I zasada jest taka, że tymi samolotami kołuje się żmijką, ponieważ ta widoczność do przodu jest bardzo słaba, ograniczona przez maskę wysoko podniesioną. To jest zdarzenie z Jeleniej Góry, gdzie pilot się przelaszował na Jaka, wykonał na nim paru lotów i to były jakieś tam cztery kręgi, chciał sobie zrobić treningowe. On wcześniej latał z tylnym kółkiem na wilce. No i jechał po prostu i tak, jak jest to ładnie pokazane tą czerwoną kreseczką, instruktor, który go nadzorował, tam sobie stał z boku pasa, no i jechał po prostu. No i generalnie zwrócił uwagę na to, jak przed zakrętem, że stoi wyciągarka, bo pomarańczowa, więc ją tam lepiej widział i na nią zwracał uwagę, a nie zwrócił uwagę, że przed hangarem stał samolot. Oczywiście jechał po prostu, nie jechał żmijką i w chwili, kiedy instruktor powiedział, żeby wyhamował, no to zaczął hamować tylko pedałami.
tak jak robi się to w Wilce, a nie hamulcami na drążku. Samolot toczył się dalej, dał po iskrownikach, ale niestety w tym końcowe obroty śmigła spowodowały, że po tym jak wjechał statecznik Cessny 152, po prostu uszkodził go. Było uszkodzone śmigło tam w niewielkim stopniu, natomiast statecznik, tak jak widać, całkowicie uszkodzony, samolot wyeliminowany z latania. W tym roku zrobiony, widziałem, ładnie odnowiony. Oj, tu coś mi się teraz przełączyło. O! I kolejne, podobna sytuacja z Łososiny, gdzie przyleciał samolot AT-3. Po tankowaniu tam koledzy go odstawili, ale niezbyt daleko, nie na miejsce właściwie, gdzie powinien być odstawiony, tylko postawili przy miejscu parkowym do tankowania. No, pilot Jaka zatankował samolot, wsiadł samolot, nie rozejrzał się, pokołował do przodu, odpalił silnik, pokołował do przodu, no i wkołował niestety w ten samolocik. Tutaj się to skończyło troszeczkę gorzej, ponieważ pilot, który wykonywał loty doskonalące, zdążył zeskoczyć z samolotu, ale odłamek śmigła go uderzył i tam spowodował uszkodzenie nogi dosyć poważne, skończyło się to w szpitalu. Czyli widać, że to kołowanie tymi samolotami z tylnym kółkiem, takim jak Gawron, Jagno, wymaga jednak tego, żeby robić to żmijką. Jak w poprzednim przypadku, samolot ofiara po prawej stronie w martwym punkcie. Tak, tak jest. I to samo tutaj. Też zwróćcie uwagę, że po prawej stronie to jest z kolei zdarzenie z Częstochowy, gdzie pilot przykołował na start, żeby tam zrobić 2 czy 3 hole, bo instruktorzy poprosili. Mniej więcej tak stały szybowce ustawione, a między nimi stał samochód instruktora, bo kwadrat został troszeczkę przesunięty. No i pilot Gawrona nie zauważył po prostu, że ten samochód tam stoi, wkołował w samochód. Dzięki temu instruktor nasz szybowcowy mógł sobie zmienić samochód na nowy. Wejście w krąg. Jest to takie, no, teoretycznie proste, to jest według okulnika, tak, doradczego prezesa urzędu. I jak wchodzić w ten krąg? No bo tu jest w ogóle ta budowa kręgu, wejście w krąg, to jest takie zagadnienie, jak obserwuję na różnych lotniskach, różnych pilotów, którzy tam latają, to wydaje się, że to nie jest takie proste, bo no, dobrze jest się zapoznać z tym, jak na danym lotnisku jest zbudowany krąg, po prostu, żeby wchodzić w krąg. Często obserwuję, że jak wracam z trasy z uczniami i pytam, jak wchodzimy w krąg, no to tam mówią na przykład do drugiego lewego, ale ten drugi lewy zazwyczaj jest bliżej niż w standardowych warunkach, bo tak łatwiej jest dolecieć na przykład z trasy. I trzeba zwracać uwagę na to, żeby wchodzić rzeczywiście po stycznej do kręgu, a nie skracać tego kręgu, bo skracanie tego kręgu powoduje troszeczkę zagrożenie. Druga rzecz, tak jak tutaj jest to pokazane, jeżeli nie mamy łączności, najlepiej jest wlecieć nad lotnisko, sprawdzić, jak jest kwadrat ułożony, jak wieje wiatr i się dostosować do tego i na danym kierunku lądować. I najlepiej wchodzić do pozycji z wiatrem. To jest najbezpieczniejsze, ponieważ wchodząc do pozycji z wiatrem mamy przegląd całej sytuacji na kręgu, czyli widzimy dobrze tych, którzy są po starcie i tych, którzy są przed lądowaniem, tak? Jeżeli jest oczywiście jeszcze ktoś, kto prowadzi korespondencję radiową, poda nam kolejność, to łatwiej jest nam umiejscowić samoloty, które gdzieś tam w jakimś miejscu tego kręgu się znajdują. Natomiast tu jest też ważne to, że co zauważyłem, że często ta pozycja, która jest zgłaszana, nie jest adekwatna do tego, gdzie się samolot znajduje. I moim zdaniem trzeba na to zwracać bardzo dużą uwagę. Jeżeli jesteśmy w pozycji z wiatrem, to ma to być na wysokości, nie wiem, środka pasa czy znaków wyłożonych. To jest pozycja z wiatrem, tak? Jeżeli jest to bliżej trzeciego, czy wchodzimy do trzeciego, a ktoś będzie zgłaszał z wiatrem, to nie jest pozycja z wiatrem, tylko przed trzecim albo w trzecim, tak? Czy na base legu, czy na prostej. I zgłaszanie prostej właściwie powinno też się odbywać w chwili, kiedy samolot mamy już ustabilizowany, a nie wtedy, kiedy jest jeszcze w zakręcie. Jest jeszcze w zakręcie, tak? Czy tuż przed zakrętem, bo to po prostu myli. To nie jest pozycja na prostej. Te informacje mają pomóc tym wszystkim, którzy zbliżają się do lotniska, w tym, żeby mogli jakieś tam decyzje taktyczne podjąć, jak wejść w krąg, którędy. Zlokalizować ewentualnie. Jak ruch, tak. Inne samoloty, tak. I jak się zlokalizować. Problem następny, który też się pojawia teraz, szczególnie na mniejszych lotniskach, takich jak, nie wiem, Piotrków, Gliwice, gdzie jest duży ruch, dużo samolotów szkolnych lata. Nie wiem jak to u was, bo tutaj niestety nie latam, ale tam zaczyna się problem taki, że latają po jednym kręgu, żeby nie latać nad miastem. I w związku z czym ten gęsty ruch powoduje, że trudno jest utrzymać separację.
Tam są w tej chwili wprowadzone ograniczenia do 5 samolotów w kręgu, plus tam ewentualnie ruch dolatujący. Mówimy o Piotrkowie? Tak, też. Przynajmniej specyficznie, bo tam jeszcze lata Skyvan, który często ląduje nie z nad miasta, tylko od strony południowej. Dlatego, żeby nie hałasować, tak? Bo to jest samolot, który no, dwa silniki, turbiny i po prostu hałasuje, więc tak to jest tam przyjęte, więc trzeba tam zwracać uwagę na to, że będąc w kręgu, jak Skyvan zgłasza, że po zrzucie i będzie schodził, to mamy gdzieś tam 4 minuty na to, żeby się ogarnąć z lądowaniem. Ale generalnie to, co jest pokazane, w zależności od tego, jak szybki samolot mamy, to budujemy krąg. Jeżeli każdy z tych kręgów będzie trwał mniej więcej 6 minut, bo tyle mniej więcej trwa krąg, to ta separacja będzie zachowana. Czy to będzie samolot, który lata bardzo szybko, czy wolniej, tak? I te różnice wysokości powinny wynosić gdzieś tam około 75-100 metrów, po prostu po to, żebyśmy widzieli ruch wewnątrz kręgów, po którym się poruszamy, tak? Bo jesteśmy w stanie go jak gdyby kontrolować, tak? I wtedy możemy sobie pewne rzeczy w głowie poukładać, utrzymywać separację, czy tam ewentualnie tą, jak to się mówi, orbitkę, tak? Zrobić, żeby tam poczekać chwileczkę, ale wydaje się, że jeżeli będzie ten krąg poprawnie zbudowany, rozbudowany, troszkę większy, to powinno się udać bez tego orbitowania. Takie schematy są widoczne na niemieckich lotniskach, w kartach VFR-owych. Właśnie podział na szybowce ultralekkie samoloty. Tak, w zależności od tego, jak szybko latają, tak. Bo to, i to wydaje się logiczne, jest to, daje to po prostu możliwości takiego unikania zbliżeń. I tu chciałem taki wypadek, który zdarzył się u nas w Częstochowie 2 lata temu w Rudnikach, słynny, gdzie jeden samolot wylądował na drugim, co się naprawdę pewnie, gdyby to kaskaderzy mieli zrobić, to pewnie by im się to nie udało. Musieliby dużo ćwiczyć. Natomiast u nas się udało. Na szczęście skończyło się to tak, że nie było tragedii. Na czym tutaj polegało to wszystko? Polegało to na tym, że pilot samolociku tego, który jest zaznaczony, trasa jego lotu na czerwono, chciał się przygotować do zawodów na celność lądowania, które się w następnym dniu miały odbywać i chciał sobie po prostu zrobić parę lądowań na celność. I te lądowania u nas na pasie są wymalowane, ponieważ dosyć często rozgrywają się zawody rajdowo-nawigacyjne i treningi, w związku z czym na pasie są wymalowane linie punktowe i one są mniej więcej na środku pasa betonowego wymalowane. No więc czyli on, to nie jest w miejscu, w punkcie przyziemienia. Nie w punkcie przyziemienia. Tak jest. I tu był troszeczkę ten problem. Natomiast ten samolot, który jest na żółto, jego trasa wymalowana, robił zwykłe szkolne loty. I przy tych pierwszych lotach, no zazwyczaj, żeby uczeń miał troszeczkę więcej czasu, to ten krąg robimy większy, tak, żeby miał czas na to, żeby te klapy wypuścić, to podgrzeb wyciągnąć itd., itd., więc troszeczkę to więcej czasu zajmuje, więc ten krąg budujemy większy, żeby miał na to czas. No i tak się właśnie tutaj stało. I teraz, ponieważ pilot, ten, który trenował do celności lądowania, poleciał po mniejszym kręgu, po niestandardowym, po troszkę mniejszym kręgu, z kolei ten w locie szkolnym zrobił większy krąg, no to stało się tak, że w pewnym momencie znaleźli się w strefie swojego martwej obserwacji. Tak to wyglądało, akurat byli spoterzy, więc dokumentacja była bardzo dobra, a pilot samolotu lecącego na celność lądowania miał kamerę w środku, którą filmował tam, leciał tam z podróżnym. Więc jak gdyby popatrzcie na poszczególnych wysokościach, oni zupełnie on nie był w stanie zauważyć. Tak? Samolot, który był na ziemi, lądował, jak widzicie, na średnich klapach, natomiast ten samolot, który na celność, na dużych klapach, czyli ta różnica prędkości powodowała, że ten na dobiegu, a ten podchodząc tutaj z prostej do lądowania, jak gdyby doganiał go. Tak? Natomiast oni się nie widzieli. Tak to wyglądało, można powiedzieć, pole obserwacji, które mieli, gdzie mogli się obserwować nawzajem, tak? Samolot na prostej. Właściwie do pewnego momentu mógł obserwować samolot, który był w trzecim. Natomiast instruktor był zajęty tłumaczeniem uczniowi, jak ma się planować do lądowania. I oni nie zgłosili prostej. I ten z samolotem wyżej zgłosił prostą, ale też zrobił to tak no, krótko jakoś, bo tam zajęty był obserwowaniem, to była taka informacja tam prosta czy coś takiego. Więc to się wszystko tutaj jak gdyby nie skleiło, tak? No i skończyło się tutaj na dole, jak gdyby na slajdzie pokazałem, jak wygląda ta pole obserwacji z tej Cessny, tak? Z punktu widzenia czy instruktora po prawej stronie, czy pilota troszeczkę po lewej stronie, więc oni się po prostu nie mogli widzieć. No i tak się to skończyło, że jeden wylądował na drugim,
A w przypadku tak bogatej dokumentacji fotograficznej chyba zdecydowanie łatwiej się bada to takie znaczy przypadki, więcej, tak jak ten przypadek szczęśliwy, więc. więcej wniosków można wyciągnąć. To jest bardzo podobny wypadek do wypadku chyba z 2016 z Radomia, kiedy też tam samoloty, jeden ze strefy wracał, drugi był po starcie, tak, gdzie tam niestety się skończyło dosyć tragicznie, bo zginął załoga jednego z samolotów zginęła, ale właśnie to wyglądało bardzo podobnie, tak, że ci, którzy schodzili ze strefy, troszeczkę weszli w mniejszy krąg, ten, który wchodził, który leciał po szkolnym, normalny krąg, ale instruktorzy nie mieli z kolei się szansy zauważyć właśnie przez to, że ta pole obserwacji z Cessny jest takie, jakie jest i skończyło się to niestety też wypadkiem. To specyfika też lotów zimowych, czy tam w okresie jesiennym. Kiedy widoczność dużo mniejsza. Dużo mniejsza, tak. Już nie jesteśmy wybredni, jeżeli chodzi o pogodę, staramy się tu, latać tak. I tutaj trzeba być głównie. I tutaj generalnie właśnie przy tych pogodach, przy tych gorszych widocznościach, widzialnościach po prostu trzeba pamiętać o tej korespondencji, żeby pozycje swoje podawać. Często nawet jak latamy, to wręcz podajemy swoje pozycje więcej niż w strefach. Tylko dokładnie. Dokładnie. Jeżeli słyszymy, że inny ruch gdzieś jest w pobliżu, czy ten, to po prostu podać swoją pozycję. Zawsze podanie troszeczkę większej ilości informacji jest lepsze niż podać troszeczkę za mało. To jest dobra praktyka. Tak mi się wydaje, prawda? Czyli się zgadzamy. Temperatura i wpływ temperatury na zmianę osiągów statku powietrznego. Na co wpływa temperatura? Jeżeli chodzi o dynamikę i mechanikę lotu, no, wpływa na gęstość powietrza, tak? I teraz od tej gęstości powietrza mamy zależą parametry lotu, czyli siła nośna, moc silnika i tak dalej, tak? Czyli im powietrze jest bardziej gęste, tym mamy lepsze parametry, tak? Czy siła nośna i sprawność silnika większa, bo lepsze doładowanie i tak dalej, większa ilość tlenu. Natomiast im ta temperatura wyższa, wygląda to gorzej. Tak samo z ciśnieniem. Jeżeli ciśnienie wyższe, to będzie lepiej latało. Jeżeli ciśnienie niskie, to będzie po prostu gorzej latało. Tak jak tam widzicie na tym wzorku, że gęstość powietrza to jest ciśnienie przez współczynnik, stały tam współczynnik powietrza razy temperatura. Czyli jak mianownik rośnie, to nam ułamek spada i gęstość maleje. No i to już tak nie będziemy to tłumaczyć. I tak to wygląda w rzeczywistości. W dużym lotnictwie w ogóle liczy się w zależności od jak gdyby temperaturę bierze się pod uwagę przy załadunku i przy tym, jak możemy startować. Tutaj też chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz taką, bo tak akurat patrzę, samolot startuje, to nie mam tego w prezentacji ujęte, natomiast spotykam się często, jak latam z uczniami, którzy tam z zewnątrz przychodzą do nas na latanie, że jadą, u nas się lata z betonu, nie? Że jadą po pasie betonowym i rozpędzają samolot, prędkość rotacji mówią i tam ciągną przy tych 60, tam 5 czy tam 60 knotach i przechodzą na wznoszenie. Natomiast no ja uczę trochę inaczej, ja uczę jednak, żeby koło odciążyć, tak jak startujemy z trawy, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że przy starcie największe opory to są opory toczenia. A żeby zmniejszyć opory toczenia, to co możemy zrobić? Możemy zwiększyć siłę nośną, wtedy nacisk jest, zmniejszyć nacisk, czyli nacisk na podłoże jest mniejsze, opory toczenia się robią mniejsze, w związku z czym samolot nam się szybciej rozpędza i możemy szybciej wystartować. Taka jest jak gdyby logika, więc warto o tym pamiętać. Można potestować w bezpieczny sposób, tak. Kiedy się szybciej oderwie samolot i jaką wysokość na przykład osiągnie nad tak. progiem, ale, nad drogi startu. Ale to po oderwaniu możemy rozpędzać i tutaj, to oczywiście to też będzie zależało od tego, jaki mamy samolot do dyspozycji, bo jeżeli mamy samolot, który jest lekki, z mocnym silnikiem, to możemy troszkę inaczej startować, a jeżeli będziemy mieli samolot ze słabym silnikiem, no to troszeczkę inaczej musimy startować i inaczej szacować właśnie te temperatury, bo często się zdarzało, że nie wiem, czy pamiętasz taki szybowiec Ogar, motoszybowiec, tak? I gdzieś tam ktoś poleciał Ogarem, a w południe nie był w stanie z lotniska odlecieć. Na przykład z Rybnika, gdzie tam jest 500 metrów pasa i trawiastego i ten Ogar nie potrafił się oderwać, tam parę razy zakołował i musiał do wieczora czekać, żeby temperatury spadły i żeby można było odlecieć. Dlatego też w moim klubie mamy taką Cessnę, która miała śmigło przelotowe założone i trzeba się było zastanowić, czy na krótkie lotnisko, czy lądowisko można nią polecieć, bo wylądować się wylądowało. Natomiast niekoniecznie się udawało już wystartować, nie? Tutaj na tym slajdzie pokazałem, jak wygląda długość startu dla samolotu Sokata.
I tutaj zwróćcie uwagę, że przy temperaturach minusowych ten start jest tam 320 metrów gdzieś i wznoszenie samolotu jest tam pod 4 metry chyba. Natomiast przy wysokich temperaturach zdecydowanie to wszystko się wydłuża, tak tam pod 500 metrów i tak dalej. Temat, który jest związany właściwie bardziej z jesienią niż z zimą, bo w warunkach zimowych do tego oblocenia gaźnika wbrew pozorom rzadziej dochodzi niż w warunkach jesienno-zimowych, kiedy ta wilgotność powietrza, ten zakres temperatur, kiedy to oblodzenie właśnie najbardziej może się pojawić, to jest minus 5 plus 20, to jest gdzieś tak, te temperatury, szczególnie jeżeli chodzi o Cessny dla silników Continental. I skąd się bierze to oblodzenie? Powietrze przepływając przez dłuższe venturiego, tak w gaźniku, po prostu przyspiesza znacznie. Jest, i to powoduje spadek temperatury nawet do o 20 stopni. Czyli latając w temperaturach 20, może dojść do oblodzenia. Przy odpowiednich warunkach. Tak? A teraz, jeżeli my dodatkowo przymkniemy przepustnicę, tak? Czyli przejdziemy do lotu poziomego, na przykład po wznoszeniu, a zaczął nam się lodzić gaźnik, to znowuż powodujemy, że przepływ powietrza robi się szybszy, czyli lód nam przyrasta szybciej. Mhm. I trzeba o tym pamiętać. Tak? Generalnie ważne jest też, żeby pamiętać o tym, że nie włączać podgrzewu, kiedy silnik pracuje powyżej 75% mocy, ponieważ może dojść do nagrzania się paliwa w gaźniku i spalania stukowego, a nawet do tego, że może się paliwo zagotować i po prostu silnik może nam stanąć. Bo takie rzeczy też się zdarzały, wypadek samolotu Tecnam 2006 w Bydgoszczy, chyba sprzed 2 lat, kiedy robili podejście do lądowania symulowane, przejście na drugi krąg, nie zamknęli, nie wyłączyli podgrzewów i pierwszy silnik stanął na pozycji z wiatrem, a drugi na prostej, ale się udało wylądować, natomiast się okazało, że właśnie paliwo z gaźników po prostu się zagotowało i odparowało. Zdarzenie, które to ilustruje, samolociku Cessna, które miało miejsce w Kamieniu Śląskim. Po starcie, gdzieś na wysokości tam 40-50 metrów, silnik zaczął tracić moc. Instruktor przejął stery, robił dowrót o 108, zakręt do 180 stopni. Niestety w zakręcie przeciągnął i samolot w pierwszej fazie krokociągu, tak jak to widać tutaj, to są zdjęcia poklatkowe, no, zderzył się po prostu z ziemią. Oni przeżyli, co prawda instruktor mocno uszkodzony kręgosłup, ma tam jakieś druty mu tam powkładali w ten kręgosłup, żeby mógł w ogóle funkcjonować. Uczeń to lepiej przetrzymał. Natomiast no niestety tutaj dwie rzeczy się złożyły na siebie. Generalnie, no to możemy przeskoczyć, ja to opowiem. Warunki były takie, które sprzyjały powstaniu oblodzenia. Pierwszy tydzień listopada. Tak. W ogóle instruktor, który wcześniej kołował tym samolotem, już w czasie kołowania zauważył symptomy takie, że jest oblodzenie. Natomiast niestety nie przekazał temu instruktorowi, który startował po nim. Mhm. Ten instruktor, który uczestniczył w tym zdarzeniu, był początkujący, miał 7 chyba i pół godziny wylatane wtedy, czyli można powiedzieć, że był na początku swojej drogi. Nie posprawdzał tego wszystkiego jak należy, on wcześniej latał dużo na samolotach odrzutowych, dyspozycyjnych, więc tam troszeczkę te problemy inaczej wyglądają niż na tym silniku tłokowym naszym. No i tam no, temperatury, wilgotność powietrza, punkt dorosy były takie, tak jak tu jest zaznaczone, czyli był w tym obszarze, gdzie właściwie prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia było bardzo, bardzo duże. Natomiast co tutaj było takie, no, jak gdyby znamienne, chyba powiem nawykowe, to, że mając przed sobą dużo przestrzeni, on próbował robić dowrót o 180 stopni, tak? To tak jak tutaj u was w tym zdarzeniu, które miało miejsce tam z tym Tecnamem, tak? Gdzie też pilot mógł lądować na wprost, a wybrał opcję taką, żeby robić zakręt o 180 stopni. I tu dokładnie taka sama sytuacja. Jak zwrócicie uwagę, na tym lotnisku w Kamieniu ta droga kołowania jest dosyć długa. Tu w punkcie na skrzyżowaniu dróg Alfa i Bravo oni robią próbę silnika i potem znowu szkołują prawie kilometr, więc jest kawał drogi do przejechania i rzeczywiście tamta możliwość przy tych warunkach wystąpienia oblodzenia, ponieważ jedzie się na małej prędkości, czyli przymknięta jest ta gardziel, a ten lód narasta naprawdę szybko.
No i po prostu tak się stało, tak? Tak jak widać na tym zdjęciu poniżej, jak przyjechaliśmy po zdarzeniu, jak samolot leżał, podgrzeb był wciśnięty. Natomiast popatrzcie na to, ile miał do dyspozycji miejsca na to, żeby wylądować. Z prostej w prawo nie było problemu. 800 metrów, więc z wysokości tamtych 70 metrów, jak zaczął zakręt robić bez problemu, by się zmieścił. A po zrobieniu zakrętu właściwie pole do tego, żeby dolecieć do pasa i spróbować wylądować na pasie, możliwości słabe. I wydaje mi się, że tu warto zwrócić uwagę, na co ja na seminariach instruktorskich próbuję zwracać kolegom uwagę, żeby pamiętać o tym, że sytuacje awaryjne trzeba trochę dopasować do lotniska, którym się dysponuje, i procedury w sytuacjach awaryjnych. Bo troszkę inaczej można się zachować na takim lotnisku, jak my mamy w Częstowie, gdzie mamy 2 km pasa, a troszkę inaczej trzeba będzie się zachować na lotnisku takim na przykład jak Bielsko czy Piotrków, gdzie na przedłużeniu pasa są zabudowania, gdzie lotnisko ma 600 metrów długości czy tam kilometr. Zupełnie inaczej trzeba się zastanowić, tak? Bo nie wiem, robiąc kontrolę pilotażu u mnie gdzieś tam jakiemuś uczniowi, na przykład na szybowcu, i wyczepiłem na 200 metrach, chciałem, żeby zrobił rundę dwuzakrętową, no on po prostu otworzył hamulce i wylądował z prostej. Czyli zrobił najbezpieczniejszy sposób lądowania awaryjnego, jaki sobie można wyobrazić, bez żadnego manewrowania. I u nas się to da zrobić. Natomiast już w Rybniku, w Bielsku nie dałoby się takiego manewru. Po prostu, prawda? Więc warto tutaj sobie jakby takie, o takich rzeczach pomyśleć i taki plan gry przygotować. W ogóle zastanowić się przed startem, jak w danym dniu, przy danym wietrze, przy danym kierunku startu, o danej porze roku, jak się zachować w przypadku sytuacji awaryjnej. Bo pole, które mamy gdzieś za lotniskiem i które powiedzmy w maju będzie obsiane niskim zbożem i możemy tam wylądować, w sierpniu czy tam w lipcu pod koniec już nie będzie się za bardzo nadawało do lądowania bezpiecznego. I dobrze jest to wszystko sobie po prostu przed startem poukładać w głowie. Tak z kolei oblodzenie wygląda na silnikach turbinowych, bo tam też się zdarza. Znowuż jest to przyspieszenie powietrza, tak, w związku z czym spadek temperatury. Zazwyczaj lód się odskłada na stożku, na kierownicach i na pierwszym stopniu sprężarki. I teraz, jeżeli ten lód się obłamuje, on wpada do turbiny, uszkadza łopatki i się zaczyna po prostu dziać. Tak? I tak było z wypadkiem pana premiera Millera, Miłosemki, który tam parę lat temu mieliśmy okazję oglądać. Właśnie do takiej sytuacji doszło, tak? Że instalacja, tam czujniki zasilania nie były dobrze podłączone, w związku z tym lód się zbierał. Oni o tym nie wiedzieli, że ten lód się zbiera. Fragmenty się oberwały i tak to się skończyło, niestety. Tutaj jeszcze taki, to z kolei przypadek, który tak z jakiegoś sentymentu chciałem opowiedzieć, to jest samolot RWD-8. I to opisywał w swoich wspomnieniach Janusz Meissner. Jak robili obloty RWD-8 po zmianie silnika. I dolatywał on do jakiejś wysokości, na jakiejś tam wysokości, powiedzmy najpierw 700 metrów, 600 metrów, 800 metrów, silnik po prostu gasł, bez ostrzeżenia. I nie mogli dojść do tego, co w tym chodzi. I co się okazało? Że po wstawieniu silnika mechanicy, żeby nie ciąć przewodu paliwowego, bo jakby miał stary silnik wrócić, to żeby nie, to po prostu wygięli go w literę taką U, jak widać tam na tym ostatnim rysunku. I tam się po prostu zebrała woda. I jak dolatywali do wysokości inwersji, gdzie temperatura zaczynała być zimna, zamarzało. I odcinało dopływ paliwa do silnika i silnik gasł. Więc takie sytuacje też się mogą zdarzyć. To taka w sumie ciekawostka, ale wydaje się, że warto na to zwrócić uwagę też przy, jeżeli ktoś tam ma swój samolocik i tam jakoś tam prowadzi ten wężyk zasilający paliwo, żeby takiej sytuacji nie było, żeby to zagięcie takie, nie robił się syfon, tak? Nazwijmy to tak, bo tam się będzie zbierał brud i ta woda. Oblodzenie, no tak jak widać, to są w ogóle, tak to wygląda, tutaj jest akurat na samolociku Diamond dwusilnikowym, który gdzieś tam w polu lądował i pilot zrobił zdjęcia, no bo to są ślady takie nietrwałe, tak, bo jakby komisja dojechała, to już tego lodu by nie było, więc to też jako taka dobra rada, jeżeli oblodzenie będzie miało wpływ na zdarzenie, to dobrze jest zrobić te zdjęcia zaraz po zdarzeniu, bo one po prostu znikną, a tak to jest jakaś dokumentacja, że wiadomo, co się zadziało. Przyczyną tego zdarzenia było właśnie oblodzenie? Tak, oblodzenie. Samolot stracił siłę nośną, na tyle dużo narosło tego, że po prostu nie mogli lecieć. Przed lotniskiem lądowali? Nie, to było pole.
I tutaj macie te rodzaje lodu, tak, czy tam szklisty, porowaty, mieszany i szron. Tak to się osadza na samolotach, warto zwrócić na to uwagę. Ja przyznam, że chyba najczęściej, no zdarzyło mi się raz, że miałem lód porowaty, na gawronie chyba na wiosnę jakoś latałem i gdzieś tam blisko chmur żeśmy przelatywali i rzeczywiście byłem w szoku, jak szybko narasta. No po prostu w oczach widać, jak przyrasta tego lodu. I chyba na fali, jak latałem, to zdarzyło mi się kiedyś, że szklisty zaczął się robić na skrzydłach, tam na większych wysokościach. I to są zjawiska, które przy tych lotach falowych, wysokich, po prostu się zdarzają. Generalnie warto jest, latając na tych większych wysokościach, szczególnie na szybowcach, gdzie nie ma instalacji odlodzeniowej, co jakiś czas ruszać drążkiem sterowym, żeby czuć, czy lód się wytwarza, czy nie, a jeżeli się wytwarza, to żeby go w jakiś sposób jak gdyby troszkę ugniatać i kształtować tak, żeby mieć zachowany przynajmniej pewien zakres możliwości sterowania, czy szybowcem, czy no, akurat o czym mówię, to szybowcem, tak? Temperatura powietrza, organizm człowieka. No właśnie. Jak jest wysoka, to niedobrze. Przy temperaturach zwyczajowo, jak dobra praktyka lotnicza mówi, przy temperaturach 28 plus powinniśmy przerwać loty szkolne. No, bo to niestety tamte możliwości człowieka funkcjonowania w tych temperaturach zaczynają być gorsze. Natomiast przy tych niskich temperaturach, no, trzeba pamiętać o tym po prostu, że następuje obkurczenie tych najdalszych naszych kawałków, elementów ciała, no, żeby zabezpieczać dopływ krwi do serca i do mózgu. I to w połączeniu ze zmianami ciśnienia, niedotlenieniem może spowodować utratę przytomności. Takie zdarzenia. To są rzeczy, które dotyczą szczególnie lotów falowych na szybowcach, czy na większych wysokościach, gdzie nie mamy kabiny ciśnieniowej, gdzie często się zdarza, że wchodzimy bez tlenu na te większe wysokości, tak powyżej 3500 i temperatury bardzo niskie. Temperatury niskie, bo bywa, że jest minus 45-50 poza kabiną na tych większych wysokościach. I dopóki się leci w stronę słońca, to jeszcze w kabinie jest znośnie, ale jak człowiek się obróci tyłem do słońca, to zaczyna być słabo. Natomiast taka moja rada z obserwacji i z rozmów z kolegami. Niektórzy próbowali stosować wkładki chemiczne do ogrzewania stóp, bo nogi najszybciej marzną. Mhm. Natomiast one na dużej wysokości się nie sprawdzają, bo tlenu jest mało. W związku z czym to powoduje, że one nie działają. Dlatego w tej chwili, jeżeli już stosować, to wkładki elektryczne, kurtkę z ogrzewaniem elektrycznym, ale jak przynajmniej z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli przed lotem zakładam suche buty, suche skarpety, dwie, trzy warstwy, jeżeli zakładam kurtkę, zmieniam koszulkę, która jest spocona po przepychaniu szybowca i tak dalej, czyli po prostu nie ma wilgoci na moim ciele, to zazwyczaj nie mam problemu z tym, żeby ta temperatura w jakiś sposób taki negatywny oddziaływa na moje ciało. Nie, po prostu nie marznę, tak? Opady atmosferyczne, wiadomo, no one zazwyczaj utrudniają nam możliwość obserwacji przestrzeni w koło, utrudniają szczególnie przy podejściu do lądowania, ale też utrudniają nam przy długotrwałych opadach możliwości wykonywania lotów po prostu z danego lotniska, tak? Nie wszystkie lotniska są dobrze udrenowane. Są takie, gdzie po prostu po deszczu, po długotrwałych opadach czy po intensywnych opadach ta woda się zbiera, ziemia się robi rozmiękła, no w związku z czym niestety niebezpieczeństwo tego, że nie uda się wystartować, jest dosyć duże. Ale też niektóre szybowce, samoloty, szczególnie te, które mają profile laminarne, które są bardzo czułe na zaburzenia, po prostu opad i zaburzenia na przepływów na powierzchni skrzydeł, no powoduje po prostu, że mamy gorsze właściwości aerodynamiczne. Tak? Tu jest, akurat pokazuję przykład Jantara 2B, który po tym, jak mu skrzydła zamokną, czy pojawią się tam muchy jakieś na krawędziach natarcia, nie chce latać, tylko zaczyna spadać. Natomiast no, też dobrym przykładem jest samolot Cirrus. Ileś tych wypadków było na Cirrusa, gdzie właśnie w deszczu, w opadzie, gdzie zmienia się profil, bo tam jest cienki profil laminarny i w zakrętach, podejściach do lądowania po prostu te samoloty sypały się w korkociąg. No i ludzie ginęli po prostu, więc trzeba o tym pamiętać, że dla pewnych samolotów, dla pewnych profili zanieczyszczenie, woda i tak dalej mogą być zgubne. Przy tych starych profilach jest to mniej uciążliwe, takie przy płasko wypukłych ma to mniejszy wpływ, natomiast właśnie przy tych profilach laminarnych duże znaczenie ma to zanieczyszczenie skrzydła wodą. Wypadek, tutaj zaraz, co to jest za samolocik? AT-3 w Nowym Targu.
No, koledzy wykonywali tam lot na Węgry, pogoda się zepsuła, jakiś tam przechodził front burzowy. Podjęli decyzję o lądowaniu w Nowym Targu, lądowali w takich warunkach, jak tu widać, gdzie właściwie po lądowaniu nie wiedzieli, gdzie mają jechać wręcz. Wyjechał po nich samochód, żeby ich popilotować. Gdzieś tam w powietrzu po drodze zdarzyło się, że trafili również w obszar gradu. No i miejscowi piloci powiedzieli im, żeby zaczekali do następnego dnia najlepiej, bo lotnisko właśnie jest słabo zdrenowane i jest miękkie. Natomiast no, oni tam podjęli decyzję po 3 godzinach taką, że będą próbujemy, tak? I no, tutaj to. I tak to wyglądało. Oczywiście w swoim opowiadaniu powiedzieli, że sprawdzili przed lotem, czy lotnisko jest suche, czy pas jest suchy i tak dalej. No, ale kamery nie kłamią, po prostu podreptali do samolotu, zapakowali się i pojechali na próg pasa, żeby wystartować. I no i cóż, i teraz zobaczmy, jak to im się udało. No i tak jak widzieliście na załączonym obrazku, nie udało się. Tak się to skończyło. Oni powiedzieli, że w pierwszych jakichś takich swoich informacjach, jakich nam udzielali, pisemnie zresztą, bo wyjechali z miejsca zdarzenia, że uderzyli w słupek pastucha. No i tutaj właśnie jest ten słupek pastucha, jedyny, który udało nam się znaleźć, w który teoretycznie uderzyli. Natomiast no, przedreptaliśmy cały tam teren w koło, próbując znaleźć coś, w co mogli uderzyć, żeby to taki skutek był, no i udało się. No, było to przy boisku sportowym taki kontener. Za lotniskiem jeszcze. Za lotniskiem, tak, jakieś 700 metrów. No i tak sobie jechali, przeskoczyli między oponami boiska, przez boisko przejechali w poprzek i uderzyli, tak jak widać, w kontener. Akurat ślady pasowały tam od skobla, od wszystkiego, więc nie było wątpliwości, że tak to wszystko wyglądało. Następne lądowanie samolociku, który z kolei lądował tutaj niedaleko, to chyba Żerniki się nazywa to lądowisko, gdzie przylecieli Piper. No. Slip. Kijk eens. Tjoei. Godver. No nie. I tak jak tu widzieliście, tu też się nie udało wylądować. Natomiast tutaj też była sytuacja taka, że... No, wrócimy do poprzedniego. Że
Na miejscu zdarzenia się okazało, że właściwie pilot nie wykonał czynności, nie przestawił śmigła, nie wypuścił klap, jak gdyby nie przygotował, nie skonfigurował się w ogóle do lądowania, czyli prawdopodobnie gdzieś tam po drodze ta pogoda była na tyle słaba, że nerwy spowodowały, tak, czynnik ludzki, to nerwy jakieś spowodowały, że... Za wszelką cenę na ziemi. Tak, jak najszybciej i tak to po prostu troszeczkę się nam tutaj potoczyło. Tutaj jest wypadek... O, dobra, przejdźmy dalej do rysunku. A, śmigłowca pana Kani koło przyczyny. To był lot nocny śmigłowcem Bell 429. Oni wracali tam gdzieś z polowania pod Opolem. To był lot nocny, wystartowali tam 23 przed 24 i ponieważ pilot miał podgląd na lotnisko, widział, że tam zaczyna się robić mgła, podjął, powiedział właścicielowi, że trzeba się spieszyć, żeby dolecieć, bo pogoda się psuje. Wsiedli w ten śmigłowiec, no i lecąc, oczywiście wyłączyli transponder, żeby nie można ich było, tam przez chwilę był transponder włączony, potem lecieli bez transpondera, żeby nie można było ich tam namierzyć, bo oczywiście nie mieli planu złożonego na lot nocny i tak dalej. Dolecieli na miejsce lądowania, pierwsze podejście robili, tak jak widać, tu w prawo, tak jakby, tak, ale kiedy byli na wysokości drzew, okazało się, że kobieta, która z tym siedziała jako podróżny, zauważyła, że są drzewa i powiedziała, poinformowała pilota, że po prawej stronie są blisko drzewa, no więc on dosyć mocno pociągnął ten śmigłowiec do góry, przeszedł na drugi krąg, zaczął robić drugie podejście i w drugim podejściu o tak to wyglądało, zrobił coś takiego, że tu już się pojawiły duże płaty mgły, że kiedy wydawało mu się, że jest blisko miejsca lądowania, to jest tam ta niebieska, na niebiesko zaznaczona plama, włączył reflektor i nastąpiło olśnienie tak zwane, czyli w koło zrobiło się po prostu biało, utracił orientację przestrzenną, obrócił śmigłowiec i zaczął go, jak gdyby próbując nabierać wysokości do tyłu, ale niestety wleciał w drzewa i skończyło się to tak, jak tu widać, z tego kierunku nadleciał, śmigłowiec został rozbity, pilot i właściciel zginęli, ci ludzie w drugiej kabinie, którzy siedzieli jako pasażerowie, mieli dobrze pozapinane pasy, więc no, poturbowani, tam złamana noga i takie rzeczy, ale się wydostali z tego śmigłowca, natomiast tutaj i pilot i właściciel mieli zapięte tylko pasy biodrowe i po prostu pilot się nabił na drążek sterowy, żebra mu się tam wbiły w serce i spowodowały jego śmierć. Także tu trzeba też pamiętać o tym, żeby te górne pasy jednak zapinać, nawet jak one będą luźne, ale kiedy może dojść do jakiegoś zdarzenia, żeby je można było dociągnąć i po prostu jak gdyby zabezpieczyć się przed uderzeniem w tablicę przyrządów i tak dalej. Nie? Ja przyznam, że na przykład na bocianie zdarzało mi się, że latałem bez zapiętych górnych pasów z tyłu, ale po wypadku Piotrka w Opulu, jak go obejrzałem i robiłem ten wypadek, siadając do bociana, wszystkie pasy zapinam po bożemu w tej chwili i latam z zapiętymi. A wiem, że no, niektórzy koledzy latają bez, no bo tak wydaje się, że to jest ok, wszystko po dobrej stronie. Natomiast no, w sytuacji awaryjnej okazuje się, że niekoniecznie to jest po tej dobrej stronie. Tak to wyglądało, tu był reflektor wypuszczony, plus tam zeznania pani, która tam siedziała z tyłu i to wszystko się udało złożyć w jakąś tam logiczną całość. Ile czasu zajęło badanie tego wypadku? Koło roku czasu, ponieważ część trasy odzyskiwaliśmy, bo tam rejestratory zostały rozbite, tak jak było widać przód, natomiast odzyskaliśmy z rejestratorów na silnikach, bo tam się po prostu znajdują i udało się po prostu określić całą trasę. Tutaj są podobne zdarzenia, bo te zdarzenia dotyczą szczególnie śmigłowców, bo pilotom śmigłowców wydaje się, że jak mogą zwolnić, w każdej chwili mogą wylądować, to bezpiecznie sobie tam powolutku i do przodu. No, no niestety się okazuje, że to tak nie wygląda i tutaj, tak jak widzicie, tam do góry ten śmigłowiec patrolował, wleciał w linię wysokiego napięcia, tam duży opad deszczu się zdarzył, pilot nie zauważył, próbując podejść do lądowania awaryjnego, nie zauważył linii średniego napięcia i w nią wleciał, zahaczył, a ten drugi pilot no, po prostu w złych warunkach wystartował, to był Robinson 44, z tego co pamiętam, no i niestety utracił orientację przestrzenną, śmigłowiec spadł. To koło Opola również taki wypadek, robiłem oględziny miejsca zdarzenia, gdzie Robinsonem 44 no
wyleciał z Opola, chciał gdzieś tam lecieć do znajomych pod Poznań. Pogoda była taka, że sanitarni nie latali, mieli po prostu czerwony tam alarm, czy jak to tam jak się nazywa, tak siedzieli, a on tam próbował się doczłapać jakoś i próbując prawdopodobnie ominąć linię wysokiego napięcia, musiał wlecieć do góry, wleciał w chmury, no i się skończyło tragedią, niestety. Prędkość, kierunek wiatru. Tutaj pokazałem wam parę lotnisk, bo kiedyś, jeszcze jak ja byłem młodym człowiekiem i uczyłem się latać, startowaliśmy i lądowaliśmy zawsze pod wiatr. Nie było tak, jak to teraz jest zrobione, że mamy wykoszony jeden pas tam szerokości 100 metrów i trzeba się nauczyć z niego latać z bocznym wiatrem, z tylnym, czy w ogóle nie. Natomiast kiedyś po prostu wykładało się znaki i latało się pod wiatr. To górne to jest lotnisko Tempelhof, tam jest lotnisko Gliwickie, Bielsko. I tak jak widać, i Lisie Kąty, tak? Te wszystkie lotniska pozwalały na to, żeby ustawić się w kierunku wiatru, bo to wydaje się, że to taka stara zasada, startujemy, lądujemy zawsze pod wiatr. I tak to wygląda w przypadku samolotów dużych pasażerskich, że oni podchodzą tak do lądowania tak zwanym krabem, czyli podchodzą po prostu bokiem, jak gdyby potem wyrównując nad pasem, a czasami nie wyrównując przy przyziemieniu. Natomiast tak oni to robią. W tym moim lotnictwie to wygląda czasem inaczej. No, no na przykład tak jak... Piwnica. Polska nie ma tylu schronów, jako gdyby coś nie daj Bóg, to jako schrony będą nam służyły niektóre piwnice. Nie wiem, taka myśl mi przyszła. Być może niepotrzebna, być może... No i tak jak widzieliście, to jest wypadek z Gliwic samolotu AT-3. I to było trzecie podejście tego pilota do lądowania. Tak? Jak go koledzy nam zapytali, dlaczego lądował, no bo inni wylądowali. No ale jak gdyby zabrakło umiejętności temu pilotowi, żeby przy porywistym południowym wietrze, bo to tam właściwie halny wiał, wylądować na tym pasie betonowym. I dla mnie zabrakło tam kogoś, kto mógłby pilotowi podpowiedzieć, żeby lądował po prostu pod wiatr, bo to jest lotnisko trawiaste, tamta część północna tego lotniska jest przystosowana do tego, żeby lądować na kierunku południowym bez problemu i pewnie by się to tak nie skończyło. Wystarczyło podjąć decyzję, czy wystarczyłoby, żeby ktoś, kto był na ziemi, podpowiedział mu w tym kolejnym podejściu, jak widział, że sobie nie radzi, że słuchaj stary, weź wyląduj po prostu pod wiatr i będzie to po bezpiecznej stronie. Więc czasami warto też zwracać uwagę właśnie na to, jak tam ludzie sobie radzą, a albo samemu myśleć, nie wiem, mnie się też w mojej tam karierze lotniczej zdarzyło, że przy mocnym południowym wietrze gdzieś chyba miałem FM, startowałem z linem 526F i próbowałem wystartować z betonu chyba 3 czy 4 razy i za każdym razem po podniesieniu ogona on mi po prostu zjeżdżał na południową stronę lotniska. Nie było szans, pełna noga wdepnięta, coś tam, bez szans, żeby utrzymać samolot na kierunku. No i po prostu zgłosiłem do kwadratu, że ja się teraz ustawię na trawie, wystartuję pod wiatr. No i już, i bez żadnych problemów wystartowałem, tam na chwilę wstrzymano, czy tam ruch ustawiono tak, że mogłem bezpiecznie wystartować. Wstydu wielkiego nie ma, a przynajmniej było to skuteczne. Czyli ta składowa boczna opisywana i limit opisywany w instrukcji użytkowania po coś jest. Po coś jest, tak. Natomiast nie każdy samolot ten limit ma, bo na przykład Cessna nie ma. Są samoloty, gdzie ten limit nie jest określony, ale warto do tego podejść zdroworozsądkowo, bo przy tych samolotach, szczególnie z tylnym kółkiem, to podniesienie ogona do góry, kiedy jeszcze nie ma prędkości, no nie daje nam dużej możliwości no, podsterowania czy ustawienia tego skompensowania kierunku nogą. Nie? Przy przednim kółku jest to zdecydowanie prościej. Tak. Natomiast przy lądowaniu no już to troszkę inaczej. No, trzeba albo ze zwisem, tak jak to jest przyjęte, albo trawersem, ale znowuż pamiętać o tym, żeby ten trawers już nad pasem poprawić, bo tak naprawdę jeżeli go poprawimy, to ten wiatr nas zniesie metr czy dwa w bok i tak będzie lekko przyziemienie z trawersem, ponieważ ten wiatr znosi, ale to nie jest, to będzie na kierunku i tak dalej. Tu chciałem wam pokazać jeszcze lądowanie szybowca junior na żarze w warunkach takich, no jak widać flaga stoi w poziomie, w warunkach takich falowych. No i to lądowanie się zakończyło tak, że pilot miał uszkodzony kręgosłup, kompresyjnie złamany, działa już, że tak powiem, wrócił do latania, nawet ostatnio jak byłem na żarze, to robiłem mu jakieś tam loty kontrolne.
Natomiast co tu się zadziało? Tak jak widzieliście, nie wiem, ktoś troszkę tam, jak to oglądałem, to taki zdziwiony byłem, bo on tam na tym żarze dosyć latał dużo. Natomiast tam przy pewnych kierunkach wiatru z odchyłką południową na początku lotniska robi się duży rotor. I trzeba po prostu przez niego przelecieć na większej prędkości, na większej wysokości, czyli przyziemiać wyżej tego lądowiska. Tam to jest lotniska. Tam jest, to jest 17 stopni nachylenia, więc nie ma problemu, jeżeli nawet powyżej połowy lotniska przyziemimy, to bez problemu szybowiec się zatrzymuje. I trzeba o tym pamiętać w tych warunkach falowych. Zdarzało mi się tam, że latałem przy wietrze gdzieś tam pod 100 km na godzinę, jeszcze jak dysza się robiła na prostej, 220-230 było. I, no i bez problemu się mieściłem w tym lotnisku. Ale właśnie trzeba pamiętać o tym, że stoi rotor, że to są specyficzne warunki, że te rotory trzeba brać pod uwagę, tak? Nawet na takim lotnisku jak wasze, jak sądzę, przy północnych mocnych wiatrach, tam pewnie są zawirowania od lasu i te rotory się gdzieś tam pojawiają. I trzeba przy podejściu do lądowania troszkę tą większą prędkość jednak utrzymywać. A tuż, jak jesteśmy już nad ziemią, to te rotory już one do ziemi nie dochodzą. W związku z czym, jak jesteśmy nisko nad ziemią, to można powiedzieć, że właściwie jesteśmy bezpieczni i możemy spokojnie po prostu sobie planować dalej lądowanie. Tu chciałem jeszcze pokazać takie, to jest wypadek z 21 roku, z ubiegłego. I dlaczego chciałem pokazać, bo to jest lądowanie z samolociku na lądowisku w Żernicy, tam jakiś rajd Aeroklub Warszawski sobie zrobił. Tam jest mniej więcej ukształtowanie tego lotniska, widać, że początek próg pasa na kierunku, na którym oni, no w ogóle tam się ląduje w jedną stronę, tak, jest jakieś 420 metrów, z drugiej jest 480, przepraszam. Okularów nie wziąłem i tak słabo widzę, ale okej, w każdym razie idzie to pod górkę. I teraz co tutaj się zadziało, mianowicie popatrzcie, to jest lądowanie po lewej stronie tego samolotu, który dostał komendę do przejścia na drugi krąg, a po prawej stronie jest to lądowanie samolotu, którym po nim lądował. I właściwie oni są w takiej samej pozycji. Ten drugi samolot bez problemu się zatrzymał, czyli z tego wniosek, że i ten pierwszy mógł się bez problemu zatrzymać. Natomiast jaka tu sytuacja nastąpiła? Przy podejściu instruktor, który lądował, komandor tego rajdu, który lądował jako pierwszy, podał komendę, żeby przeszedł na drugi krąg, że jest za wysoko. On tak, jak pilot powiedział, wydawało mu się, że się zmieści, czyli chyba dobrze mu się wydawało. Natomiast miał obok siebie dziewczynę pilot z zawodową licencją, a on był z turystyczną, tam około 100 godzin miał wylatane, z czego 80 na dwusterach, czyli to doświadczenie samodzielne było niewielkie, która też powiedziała, go around, drugi krąg. No i on, że tak powiem, zamiast po prostu lądować, a tak jak widzicie, miał tam 250 metrów przed sobą, plus tam jeszcze po łuku, mógł po prostu ze 200 metrów wyciągnąć i spokojnie by się wymieścił, a to jest pod górkę, no to co? No to próbował przejść na drugi krąg. Natomiast co zrobił? Tak wyglądało, to się tak skończyło. Ten samolocik wpadł do lasu, zahaczył o drzewa. Natomiast popatrzcie, podgrzeb był niewciśnięty, czyli odebrał sobie troszkę mocy i schował klapy. I tu pamiętajcie, na dole tam są biegunowe wyrysowane, tak, na klapach prędkość minimalna i bez klap. I teraz jeżeli schowamy klapy, popatrzcie, jak nam się robi prędkość przeciągnięcia, prędkość minimalna, tak. Samolot się będzie wolniej rozpędzał, zaczyna nam przepadać. W związku z tym po prostu on nie zdołał nabrać wysokości tyle, żeby bezpiecznie przejść na ten drugi krąg, zahaczył o drzewa, no i wylądował po prostu w lesie. Tutaj jest procedura przejścia na drugi, tak, czyli przepustnica, pełny gaz, podgrzew, zamykamy, klapy na 20 czy tam na 15, to zależy na jakim samolocie, tak, prędkość 55 knotów na wznoszenie, zmieniamy klapy, przechodzimy na normalne wznoszenie, tak, i podchodzimy. Natomiast ja się zastanawiałem, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. Zacząłem przeglądać też internet, różne filmy kolegów z Warszawy, no i taki, to jest fragment filmu, gdzie instruktor tłumaczy, jak dobrze lądować. No i tłumaczy tak, że najlepiej w trakcie podejścia do lądowania patrzeć na koniec pasa, bo wtedy jakimś tym granicznym spojrzeniem dobrze oceniamy wysokość i możemy dobrze wylądować. No i jak zapytałem tego pilota, który tam właśnie się rozbił, czy on w ten sposób patrzył, to on powiedział, że tak. No i właśnie dlatego mu się nie udało wylądować. Czy ci, którzy po nim lądowali z wysokiego wytrzymania, nie na progu pasa, tylko dalej, bo
patrzyli najprawdopodobniej na koniec pasa i w ten sposób próbowali ocenić swoją wysokość i wylądować. Może to jest dobre na dużych lotniskach, które są płaskie, natomiast na pewno na lotniskach górskich to się nie będzie sprawdzało. I tutaj, tak jak stare książki podają, przy lądowaniu, żeby patrzeć lekko w bok, tak, lekko obok maski. I teraz zastanówcie się, który samolot jest wyżej, czy ten na górnym obrazku, czy ten na dolnym. No, ale popatrzcie. O, tutaj to jest bardziej ten. One są na tej samej wysokości. Natomiast popatrzcie, jakie znaczenie ma położenie maski. I teraz, jeżeli patrzymy przez maskę, jak zmienia się ocena wysokości. Natomiast jeżeli patrzymy, oj, przepraszam, coś za daleko. Natomiast jeżeli patrzymy w bok, to popatrzcie, ta ocena odległości jest prawidłowa. I teraz ktoś, kto wsiada do różnych samolotów, tak, i ta maska jest w różnym miejscu, to jeżeli będzie patrzył lekko w bok, będzie ta ocena wysokości dobra. Jeżeli będzie próbował patrzeć przez maskę, to ta ocena wysokości będzie mu się zmieniała. W związku z czym będzie miał problemy z lądowaniem. Ze strony instruktora łatwo jest poznać, kiedy ktoś patrzy przez maskę, po tym, że zazwyczaj ląduje z trawersem, bo próbuje sobie, szczególnie w samolotach, które mają miejsce obok siebie, próbuje sobie środek maski ustawić przed siebie, no i patrzy przez maskę, no więc zła ocena wysokości, lądowanie z trawersem, instruktor od razu wie, że chłopie, patrzyłeś przed siebie, a nie patrzyłeś lekko w bok na wytrzymaniu. Czyli generalnie powinno się to robić tak, że zniżamy się do załamania patrząc przed siebie, załamanie, wytrzymanie, lekko przenosimy wzrok w bok. Po przyziemieniu przenosimy znowu wzrok do przodu i utrzymujemy kierunek. I jeżeli tak będziecie robić, to wszystko będzie ładnie działać i pewnie lądowania będą po prostu piękne. Wyprowadzenie z korkociągu. No niby temat prosty, tak jak tu rozmawialiśmy ze sobą wcześniej, to nie macie w tej chwili samolotu, na którym można by było robić korkociągi. Te reakcje są takie, jak latam z kolegami, którzy przyjeżdżają, my mamy akurat Cessnę dopuszczoną do wykonywania korkociągów i jak obserwuję reakcje, to no, są takie, jak można się spodziewać, czyli jak coś leci w dół, to wolan do końca na siebie, czy tam drążek do końca na siebie i najlepiej gazu dodać, no i się robi problem, tak? Bo w ten sposób to można beczkę szybką zrobić albo przejść do płaskiego, a nie wyprowadzić z korkociągu. Na pewno się to w taki sposób nie uda, nie? I jak ja byłem młodym lotnikiem szybowcowym, samolotowym, to kazano mi taką regułkę napisać, zachować spokój, podstawa. Oczywiście ten spokój zależy od tego, jaką mamy wysokość, bo jak jesteśmy nisko, to pewnie z tym spokojem może być słabo. Zredukować obroty silnika, jeżeli chodzi o samolot, do minimalnych i zamknąć klapy, jeżeli są klapy, bo na klapach ten korkociąg po prostu będzie bardziej płaski. Ustalić kierunek obrotu, wdepnąć nogę przeciwną do kierunku obrotu, a w ślad za nogą wypchnąć wolan czy drążek sterowy, oddać od siebie poza neutrum. Po zatrzymaniu obrotu wycofać nogę, dociągając wolan czy drążek na siebie, doprowadzić do lotu poziomego i jeżeli to jest samolot, to zwiększyć moc silnika. No, w korkociągu zaraz w pionie nie dodajemy mocy, szczególnie przy stałym śmigle, bo po prostu może nastąpić rozkręcenie śmigła. I tak to należy robić i warto to ćwiczyć, jeżeli jest to tylko możliwe. Natomiast też latając z uczniami, ponieważ z tą nauką jest tak trochę słabo, kiedy ich pytam, dlaczego możemy lecieć na takich dużych kątach natarcia, to tak nie bardzo potrafią odpowiedzieć, nie? Trzeba pamiętać o tym, że oderwanie strugi zaczyna się od kadłuba. To słychać na szybowcach, szczególnie kiedy robimy przeciągnięcie i to dudnienie charakterystyczne, to strugi powietrza, które odrywają się od skrzydła, uderzają o kadłub. I to jest to dudnienie właśnie odrywających się strug. Natomiast tam do końca, tak jak macie na dole narysowane, to jest, mamy najczęściej zwiększenie aerodynamiczne skrzydła takie, żeby były większe kąty natarcia, przy większych następowało przeciągnięcie. Albo jest zrobione to aerodynamicznie, czyli jest zmieniony profil na profil, który przy większych kątach natarcia następuje oderwanie strugi. Dlatego możemy samolotami czy szybowcami lecieć na dużych kątach natarcia na zerwanych strugach, a one są ciągle sterowne. I to bardzo ładnie widać w przypadku Cessny, jak zobaczycie sobie, o właśnie, takie podgięcie tam z tyłu jest. I ono powoduje właśnie to, że tą Cessną nawet na dużych klapach to chyba 30 knotów można lecieć i ona daje radę. Trzyma się, jest sterowna, nic się złego z nią nie dzieje. Pomimo tego, że tak jak tutaj na zdjęciu poniżej widzicie, jest zaznaczony ten gwizdek, który tam nam się załącza, żeby w kabinie tam nam gwizdało, że jesteśmy przeciągnięci. Popatrzcie, jeszcze połowa skrzydła nam normalnie pracuje, czyli jesteśmy wtedy, jak zaczyna to wszystko gwizdać, jesteśmy ciągle po bezpiecznej stronie. Może też być na niektórych samolotach, ja chyba latałem tą Mochołkiem,
który miał coś takiego zamontowanego jak ten windtrip, czyli takie na krawędzi natarcia jakby trójkąty, które powodują to, że przy pewnych kątach zadarcia samolotu następuje wcześniej oderwanie strugi i po prostu nie daje się samolotu przeciągnąć. Jak gdyby on się troszkę wcześniej przeciąga, zanim na końcówce się robi krytyczny kąt i on opuszcza dziób, po prostu rozpędza się i nie jesteśmy w stanie wprowadzić tego samolociku w korkociąg. No i co? No dziękuję za uwagę. Moje takie powiedzenia ulubione tutaj sobie możecie przeczytać, a to ja, kiedy byłem piękny, młody i latałem na samolotach akrobacyjnych jeszcze. Pamiętajcie, wystartować można, wylądować trzeba, to jest najważniejsze. A to często, jak swoim uczniom mówię, to latanie jest jak życie. Jak wystartujesz, musisz wylądować. A to, co się dzieje pomiędzy, tylko zależy od ciebie. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy mamy jakieś pytania, które pojawiały się podczas naszej transmisji na żywo. Jeżeli są, to bardzo nie prosimy. Pan Jacek będzie jeszcze do dyspozycji na pewno przez kilka minut. Mamy pierwsze pytanie. O. Pani Katarzyna pyta, czy zgłaszanie długiej prostej ma sens? To wydaje mi się, że to jest właśnie no, ten ma przypadek, sens. Ma sens. Kiedy mówimy, że lepiej ma zgłaszać sens. Więcej tak. niż mniej. Już nie będziemy chyba wnikać, gdzie jest ta długa prosta, gdzie jest ta krótka prosta, bo to też jest natomiast, często zastosowane. Natomiast tutaj a propos tej długiej prostej, bo tu chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo często jest tak, że wychodząc na długą prostą, przyjmujemy ścieżkę podejścia bardzo płaską. I moim zdaniem to nie jest dobre, bo w taki sposób kolega się rozbił w Siewodzinie chyba, zrobił tak długą prostą i tak mały kąt szybowania, że źle ocenił wysokość w końcowej fazie podejścia, zahaczył o skarpę koło drogi i połamał cesnę. To podejście z długiej prostej, moim zdaniem, powinno wyglądać tak, że podchodzimy właściwie do krótkiej prostej, na krótkiej prostej po prostu przechodzimy do szybowania i organizujemy lądowanie, żeby ono nie było zbyt płaskie, bo wtedy ta ocena wysokości jest po prostu gorsza. I tyle. Więcej pytań nie widzimy, więc w takim razie chyba będziemy powoli kończyć. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Jacek Bogatko, członek Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych, ekspert do spraw bezpieczeństwa lotniczego, pilot, instruktor, aktualnie Aeroklub Częstochowski. Ciągle. Ciągle. Od 79 roku. I właściwie reprezentuję tutaj Aeroklub Lubuskie Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Powodzenia. Do zobaczenia.